Hej, witajcie, z tej strony Blow. Witam was w kolejnym filmiku. Tym razem zagramy sobie w Black Ops 2. Zagramy sobie tu bronią Vector, ale później będzie trochę zmieniona na Scar, no to zagramy sobie Vectorem i Scarem, ale Scar będzie podniesiony. Dobra, mniejsza z tym, gramy na mapie Jemen. Wszystkie skurstyki zostały wbite. Później mi trochę przerwało połączenie, ale no zobaczycie, jak się rozegrał ten gameplay. No ale dobra, dzisiaj mam taki temat fajny. Chciałem powiedzieć, na jaką grę teraz czekam. Na jaką grę czekam. I nie wiem właśnie, czy ona się pojawi na początku 2015, czy się pojawi jeszcze w tym roku na jesień. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze na jesień się pojawi, bo jestem bardzo podjarany tą grą. A ta gra nazywa się Dying Light. Powiem wam, jest to inwazja zombie, jest to apokalipsa zombie. I powiem wam, ja takie gry uwielbiam. Jeśli chodzi o zombie, to ja gry ogólnie zombie to ja uwielbiam. Gry zombie to ja grałem właśnie w Call of Duty Black Ops. Tam były zombie, ale to nie była żadna opowieść ani nic w tym stylu. No może później była w Black Ops jakaś opowieść, ale to nie było, to się nie skupiało na opowieści, to się skupiało na takim survivalu, że musimy przeżyć ileś tam rund i później. Takie powiem wam, to było też ciekawe, to było też zajebiste. Ale tu będzie troszeczkę inaczej w tym Dying Light. Link podam w opisie do tego filmiku. Do Dying Light tam będzie inaczej, bo tam będzie będziemy mieć całe takie jakby miasto otwarte i my będziemy mieć taki jakby no survival będziemy mieć. Musimy przetrwać, musimy uciekać tym zombiakom, musimy im nastawiać pułapki. Powiem wam, bardzo to mi się wydaje, że będzie ciekawa gra i no i może być bardzo zajebista. Myślę, że kupię ją i kiedy to by wyszło? Kurde, by to wyszło na jesień, to bym jeszcze fajnie sobie ponagrywał w tym roku, a tak to będę musiał na następny rok czekać. Ale no zobaczymy. Kupić to na pewno to kupię, bo powiem wam, bardzo się dobrze prezentuje i jeśli chodzi o oprawę graficzną, też nie odbiega od innych gier. Też jest zajebista grafika. Tylko jeszcze nie wiem do końca o co chodzi w tej grze. Wiem, że chodzi o to, że trzeba przetrwać, trzeba uciekać tym zombiakom. I trzeba jakieś pułapki nastawiać i trzeba takie różne rzeczy robić, ale nie wiem jeszcze o co dokładnie chodzi w tej grze. Czy tam jest jakaś fabuła dokładna, ale mi się wydaje, że tak, tam będzie fabuła i będzie tryb kooperacji, że będziemy mogli grać z kumplem i przechodzić całą kampanię, albo będzie jakiś osobny tryb kooperacji, ale mi się wydaje, że fajnie by było, jakby zrobili tak, jakby właśnie kampanię mogłoby się we dwóch przechodzić, bo to jest bardzo ciekawa rzecz i bardzo zajebista. Jak się kampanię z kolegą przechodzi, jeszcze chodzi o, jak chodzi jeszcze o zombie, to tym bardziej. Powiem wam, bardzo mi się podobały na tym gameplayu, co mi się tam podobało, pułapki, jakie zostawiał ten koleś. Kurde, obejście sobie, jak koleś ten włączył alarm od auta i właśnie wszystkie zombiaki do niego przybiegły. I wtedy to auto takie BUM zrobiło i zajebiście te zombiaki się rozerwały na części. I chyba 5 zabił na raz. Powiem wam, bardzo mi się to podobało. Fajnie jest to wszystko zrobione, jeśli jak widzę na tym gameplayu. No i coś tu więcej dodać. Ja czekam na premierę, nie? Ja czekam na premierę, jak niech się ujawi jeszcze w tym roku, bo bardzo czekam na tą premierę. Myślę, że gra będzie godna kupienia i godna gry. No i cóż tu dodać? Mówiłem, gra się zapowiada bardzo zajebiście. Myślę, że wam się też spodoba. Mi się na razie bardzo spodobała. No i czekamy do premiery. Dobra, ja się będę powoli z wami żegnał. Do zobaczenia. Tu już filmik dobiega końca. Za chwilę będę miał przerwane połączenie. Tu jeszcze drogą fajerem chyba, nie wiem, jedną albo dwie osoby zabiję, albo już nie zabiję. Tam trochę uciekłem jeszcze z końca. I jeszcze chciałem powiedzieć, że teraz, jutro, jadę na święta do babci, no i chyba wracam w poniedziałek, no i przez ten czas nie będzie filmiku żadnego, no ale jak wrócę w poniedziałek albo we wtorek, jak wrócę w poniedziałek wieczorem, to we wtorek na pewno jakiś filmik nagram wam, no ale myślę, że nie będziecie jakoś super tęsknić. Dobra, ja się powoli będę z wami żegnał, do zobaczenia, cześć!